Spróbuję otworzyć. Dyszkę trzeba rzucić. Easy. Z kim jest kurwa Filomena? Odręczna mapa i potion. Co na mapie jest? Mapa kuźni Gryma, narysowana odręcznie, ale bardzo szczegółowa. Ważne miejsca są zaznaczone czarnymi literami X, z wyjątkiem dwóch, które są oznaczone pogrubionymi czerwonymi kółkami. Po jednym na każdym poziomie fortecy. W kółku na górnym poziomie widnieje napis Kryjówka, kółku na dolnym poziomie jest opisane jako Skład Prochu Dymnego. Siemano Entomix, dobry wieczór. Hold it! I swear to Iron Hand. One more step and I blow us to chunks! An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke. Careful. O chuj. I'd rather not have to pick bits of porażka w percepcji. Shut your mouth, Hoon, or I'll shut you down. Uspokój się, porozmawiajmy, to by powiedział Bogdan. Nawet nie wiem, kim jest Nere. Kurwa, człowieku. Better to die in this shit heap than rotting Moonrise. You want me? Come get me. Okej, musimy to rozegrać bardzo na spokojnie. To jest jako zastraszanie? Gdybym był najwierniejszym, to już byś nie żyła. Poddaj się, zanim zrobisz sobie krzywdę. To nie brzmi jak zastraszanie, jak dla mnie. Uśmiechnij się szczerze i wyciągnij broń. Dłoń, nie broń. To brzmi kurwa creepy, ale to... Jesteś pewna, jak już zginiesz, nie będzie odwrotu. To brzmi tak... Jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, że ma kurwa zapałkę nad bombą, to nie brzmi jak dobre, nie? Dobra. Wykrycie myśli może failować i tego się boję. Fail w wykryciu myśli praktycznie automatycznie psuje prawie każdą rozmowę, nie? Każdy wybór. Spróbujmy ją zastraszyć. 15 trzeba rzucić. Dawaj, wszystkie bonusy. O, nad 20. Kurwa, to chyba 3:20 dzisiaj. Not a true soul. And I'm supposed to believe that. Tak. Shit. I can't do it. Go on. Drag me to Moonrise. I'll make you cult nutters suffer. Wolę zabić cię własnoręcznie, na co ty? Nie chcę cię nigdzie zabierać. Możesz odejść w każdej chwili. Well, aren't you sweet? I'm not stupid, you know. No such thing in Grimforge as kind hearts. A ja? Spit out what znaczy Bogdan? And let's be done with it. Wychilluj, naprawdę. Przysięgam, że nic od ciebie kurwa nie chcę. Then prove it and leave. Dokąd teraz pójdziesz? I go where there's shit to stir. And there's no shortage of options. I'm getting gone. You ought to do the same. Ej! Ło, jak spierdala szybko. Siup. Którędy pójdzie? Przez dziurę. O, i zniknęła. Okej. Okay. No, dobrze. Nie wysadziło nas wszystkich, więc całkiem nieźle to wyszło, nie? Kadzidła. Też są kurwa dużo warte. Karlach, zbieraj kadzidła. I złoto też może być. Fragmenty tabliczki. Dziennik. Przeczytaj dziennik. Bla, bla, bla. Dobrze. To są za fragmenty? To są takie tabliczki. No to... czekaj, to były same scrolle? Czy mi się wydawało? Jedna książka. Bierzemy. I tak o tych scrollach zapomnę, nie? Znaczy, ich jest tak dużo, że jestem nimi przytłoczony po prostu zawsze. Zobaczcie, ile tu jest kurwa scrolli. I teraz weź wybierz któryś, który wydaje ci się przydatny. Ja jestem tylko Unga Bunga barbarzyńcą. Czy to nie było żadnego przejścia dalej? Serio? Naprawdę? Uroiło mi się całkowicie? Stąd przyszliśmy, nie? Tu przeskoczyliśmy i tak dalej. Czy to było po prostu drugie wejście do tego? Czyli nie musiałem w ogóle tych drzwi otwierać. Wystarczyło, żebym poszedł naokoło. No dobra. Tam nie chyba nie skoczę, nie? Chyba nie. No dobra, zrobiliśmy mały detour tędy. A... tędy przyszedłem tutaj, nie? A to wygląda, jakby tu można było przejść dalej. Nie wiem, tepnijmy się znowu na początek. Odczaj PW na Discordzie po streamie. Dobra, siemanko. Młody Roth. Tu wyżej pójdziemy później. Tam jest dużo roboty.
jeśli dobrze pamiętam. Do Gornatota. Teraz nie. Znajdziesz go na placu treningowym. On da ci nowy pancerz. Srakodu! Another stick shit! Pisspot! You flirt! Now jump to it! Or it's up to the lift, straight to the shadows! Cruelty like that poisons a soul. Till one day, you drop dead, or the person you're fucking with snaps and puts a sword in your eye. True soul, yeah? Tell the sergeant we won't move a pebble. Hmm. Podobno pod gruzami ust jakiś najwierniejszy. Nie powinniście czasem mu pomóc? Hold out your hands, Hoon. You heard the man. Let's see him. Hoon. Dobrze, proszę bardzo. Five working fingers. Nice and meaty. Prime for digging. You claw him out. My drinking hand's busy. Muszę powiedzieć, że to było ciekawe rozwiązanie sytuacji. Zuchwały, coś szanuję. Hey, stick shit! Where's my drink? Coming right up, pisspot. Stick shit talks like smug, and he wrecked that shroom village. And then shagged it. Here's to smug, nasty prick. Okej. Tędy jeszcze nie wychodzimy, nie? W ogóle mógłbym? Shit. You got one of Nier's moon lanterns, Jarg? Nope, nie mam. Co to jest księżycowa latarnia? Pixie lamps. If you're headed to Moonrise, you won't last without it. Toplands are clogged with the Death Dark. Choke you in no time. Śmierć to nie dla mnie, to dla mnie nie pierwszyzna. Zachowam ostrożność. Ale nie wychodzimy jeszcze, nie wychodzimy. But don't go cursing me if that shadow shit snuffs you. Bo to jest wejście do drugiego aktu, a ja jeszcze nie chcę. Chyba, że od razu mnie wrzuci, to trochę lipa. O. Księżycowa latarnia jest kluczem do naszego przetrwania, a to oznacza, że musimy uwolnić Nerego. Chyba, nie? Tak. Afraid of the dark, are we? Very well. Let us save Nier, if we must. Okej. Okay. Czyli tak, to jest nasz quest główny w tym miejscu, nie? Uratować Nerego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. Którędy, kurwa, ja tam mam dojść w ogóle? Tędy? Tu jest wejście do podmroku. Nie wiem. Nie wiem. Dalej już nie pójdziemy. No właśnie. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. No właśnie. Typ łóżko pościelił? Jak pościelił? Po prostu rozłożyłem to. Rozłożyłem... Czemu to są soulsy? O. Rozłożyłem tą. Kołdrę. I przykryłem nią wszystkie ubrania, które leżą na samym końcu łóżka. Dalej. Stinking snitch. Stinking snitch. Którędy ja mam, kurwa, tam dojść? Tędy się wychodzi do podmroku. Tu byłem, a może tędy gdzieś? Ja po tej wodzie chodziłem. Nie wiem, teraz się pogubiłem, poczekaj. Tu do góry? Nie, tu do góry był podmrok. Przez te drzwi miałem w ogóle nie przychodzić. Tu byłem. Gdzie jest ten główne miejsce? Czy tędy? Pewnie tak, co? A ja poszedłem jakąś boczną ścieżkę. Tu jest coś jeszcze. Gdzie to jest tędy niby? Tu? Było spane luksusy, w sensie? Każdy śpi czasem, nie? Jak to kliknę, to pójdzie, nie pójdzie. Użył zwoju kołdra zakrycia, tak, niewidzialność. No nie wiem, pójdę po prostu tutaj. W tę stronę, może to tutaj mam iść? Jest Danna. Hello, Danna. What's a fort like this doing? Reinforcements, huh? Let's see how long you last. Okej, okay, Danna nie jest zbyt rozmowna. Mamy Wendora. Kamieniarz Keith. To on? How peculiar. Smooth face. Cobbled edges. They're a sign. They must be. A sun dweller in these parts. Look here, my topside friend. I need fresh eyes. And I doubt I'll find fresher. Okej. Okay. Właśnie miłe powitanie, całkiem nie jest chujem, nie? Tak jak wszyscy inni, których tu spotkaliśmy dotąd. Na co mam popatrzeć? The rock, the rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look, tell me what you see, and be thorough. Widzę kamienie. Czekaj, spróbujemy czymś mądrzejszym tutaj podziałać. Percepcja, największy bonus.
Zbadaj teren w poszukiwaniu czegoś niewidocznego na pierwszy rzut oka. No, dyszka. Łatwo. Several glassy stones stand out in the debris. Their borders are coated with tiny yellow crystals. The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind. The fires of the hells have touched Grimforge. Mogę wszystko zrobić, spróbować? Okej, okay, to próbuję wszystkiego. Zbadaj techniki wykonania i kompozycję posągu. To znowu dyszka. Okej, okay, łatwe te role. Jak na razie. Curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress. Anything standing out? Jeszcze zbadam gruzy. Też dyszkę, dobrze. O kurwa, nawet z bonusami nie weszło. Czy chcę na to inspirację zużywać? Chyba nie. And stone bricks of various sizes clutter the corridor. Już i tak dość sporo wiem o tym, nie? Cleanly in two. Yet some walls remain fully intact. What this pattern signifies, you can't fathom. What do you think? Uwielbiam rasy krasnoludów, ale to najmniej grywalna klasa, rasa dla mnie. Ja też uwielbiam, kurde, krasnoludy, gnomy, niziołki i tak dalej. Ale problem jest w tym, że jak nimi grasz, to te rasy mają dużo mniejszy zasięg ruchu, nie? Więc jeśli marzysz o czymś, tak jak ja, uwielbiam, kurwa, dwarfa warriora, takiego napierdalacza, no to będzie problem z nim, nie? Bo prawdopodobnie w wielu przypadkach nawet nie dobiegniesz do przeciwnika, kurwa, z dwie tury. I no, to mnie trochę boli. No, przedstawimy mu obserwację. The statue is newer than the fortress, you say. So obvious in hindsight. Sulfur. Of course. The rocks have been altered by hellfire. Alas, you've left me with more questions than answers. My survey continues. Chcę pohandlować, okej. Okay. Nie wiem, po co mu te informacje. Mam nadzieję, że kiedyś mi coś powie na ten temat ważnego, ale na razie... Uj, mnie to obchodzi, co on tam ma, nie? Dobra, sprzedajmy mu tą całą srebrną zestawę. Nie będzie na ten... Na ślub w Skarlach, niestety, na wesela. Będzie do wyjebania po prostu wszystko. Coś jeszcze? Styknie. That's Alden. That's Alden, yes. Gadałem złą postacią, nie? Astarion, ty jesteś skarbnikiem, prawda? On powinien cały hajs trzymać. To nie jest pewnie dobry pomysł, żeby on hajs trzymał, bo... To jest kurwa Astarion. Nie powinien się mu kurwa ufać. Ale skoro ufam mu na tyle, żeby był moim party, to chyba nie mam wyboru. 13 tysięcy ma chłop przy sobie. 13 800. Chyba, gdzie tu dojdziemy? Mirtis. Te wszystkie miejsca, prawdopodobnie, które tu widzimy, są do dojścia, nie? Albo wiele z nich co najmniej. Próbowałem krasnoludem mnichem grać. O, to nikt nie widziałby, jakbym coś podpierdolił, nie? Ale nie. O, teraz idzie Mirtis dopiero. O, czekaj, pójdźmy dołem. Co tam jest na dole? A, zejście na ten poziom po prostu. Są miejsca, które mogę przelutować. Oko wizji? Oko wizji, widzi niewidzialnych. Hood? Hello? Fajna czapka. Wygląda jak debil w niej troszeczkę. Czy można druidę krasnoluda zrobić z zieloną brodą itd.? Pewnie tak. Pewnie tak. Jest jakiekolwiek w ogóle ograniczenie między klasami i rasami w tym? Chyba nie ma, nie wydaje mi się. Wszystko zależy co ty, co by się wydaje, co ci się podoba. Dobra, tutaj widzę, że jest Harin i Dunnol, którzy krzyczą na nich, żeby kopali. Pogadajmy z Dunnolem. You're distracting the slaves. They run. You're dead. On ma już groźniejszą tą maskę, nie? Faster! O, to jest sierżant. Heat up some rocks. Let's see how the little pricks do when we strap fire to their legs. Not the most sophisticated way of getting what you want from someone, is it? Move, Hoon. I don't have time for outsiders. Chodzi boso. Czy chce mi dać buty? Nie. Chociaż to mogłoby być dobre, żeby zdobyć ci zaufanie, nie?
Ma się do ciebie zgłosić Gek Carbon nie żyje. Z moich rąk. Dead. Drowning Gek. Figured I could count on him. Lesson damn well learned. Now move! I've got no time for... The parasite stirs, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories. Just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Useless wreck of a lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. I tak mi zaufała. Soul near. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. It's both our heads. Nie, butów jej nie damy, jebać. Niech chodzi boso. Mam trochę prochu dymnego? Mam? Nie wiem. Oczyszczenie tego gruzowiska to nie lada zadanie. Masz jakiś pomysł? Not a one. Unless you count tacking Aboleth fangs to my whipping cane. Okej, okay, brzmi bardzo pomocnie. Mam trochę prochu dymnego. Powinien pomóc. That's so. Set it near the rubble and ignite it. That'll blow the drow out. Okej. Okay. Bakcymbał, Larida i Velso mogliby się kurwa odsunąć? Nie chcę was skrzywdzić przypadkiem. Podsłuchaj rozmowę. Zobaczymy, o czym gadają. Pewnie o tym, że są niewolnikami i kurwa zajebią swoich tych frajerów, jak tylko będą mieli okazję. Tak strzelam. To brzmi bardzo logicznie jak na rozmowę niewolników, nie? Albo i nie. Philomene's gone, and if she's smart, she won't be coming back. Tell the sergeant where she went. Beltron's still trapped with that maniac near. Forget the smoke powder. They kill Phil on the spot. I won't let you do it. Beldron? Czy my Beldrona nie mamy zabić na polecenie tego roślinowatego typa, którego tam sobie na innym winnym miejscu siedzi? O, mogę wam pomóc. Udawacie przerażonych albo wzbudzicie podejrzenia. To byłoby w stylu Bogdana, nie? Pomagać niewolnikom i tym uciężonym, co im to ciężko w życiu, nie? To piątka, po co ja tą bitewną włączam? Dobra, bez sensu. Łatwo było ich przekonać. Larida, our prayers are answered, sir. Our friends are trapped in the cave-in. And I know a way to get them out. Bug, please. Trusolnir will... You know what he'll do. Najwierniejszego zostawcie mnie, a teraz mówcie, co wiecie. Longbuck, don't! Dawaj, Bakcymbał! No choice, Larida! Urwa. We have to chance it! A few days back, there was a scene. Our friend Philomene, she's a sapper, set off a blast and ran off. No, spotkaliśmy Philomene, nie? Hiding if someone found trouble. I'll mark your map. If Philomene made it, you'll find her. She'll have the stuff to blow that tunnel wide open and get Beltron and the rest out. Czyli powinienem był najpierw tu przyjść, a później tam. Rozmawiałem z Philomeną. Ona odeszła, ale jest bezpieczna. She's all right. Thank the Stern himself. But the others, they'll die in that tunnel, if not by poison, then by Nier's hand. So, tak, tak, mam bombę. Chyba, tak moja postać twierdzi. Blow up that wall, I'm begging you. Zrobię to w mojej mocy. Our people won't last in that cave-in forever. Alrighty. I teraz tak. Bomby. Bomba z prochu dymnego. Dymnego? To będzie to? Jak się rozłącza z shiftem? Tak. Cyk. A poczekaj, mogę zrobić tak. Rzut. Bomba. Odsuńcie się, kurwa. Także ten. No, to wczytaj grę. Ja pierdolę. Ja chciałem pomóc. Ja chciałem pomóc, a oni po prostu stali przy tym i się wkurzyli na mnie, no. Musi to po prostu położyć koło nich, tak? A nie rzucać prosto w kamienie. Okej, okay, resecik. Git! Finally! Worthless slaves! You're in
incompetence has been my ruin. Ale niemiły chłop, co? Oj. Jest. Ja się sprzeciwię tutaj. Nie przeleję już dziś ani kropli niewinnej krwi. Uju. You care for the weak, true soul. Most curious. A, jego mam zabić? Tego Nere? Nie chodzi o nich, po prostu nie mogę patrzeć na twoją gębę. Nie pozwolę, żeby te gnomy cierpiały. The absolute demands their slaughter. Yet, here you stand, in bold defiance. A test, yes, you must be. The absolute bade you to try Nir's faith. Thrym, carve out his heart and serve it to the Rothay. If he indeed is a true soul, let the absolute save him. Czyli co, bijemy się, tak? Jak nie powiem nic, to tak słabo wyjdzie Bogdan, nie? Popatrzcie, jak on dumnie stoi. Spróbuj mnie tknąć, a połamie ci wszystkie kości. Jak już zaczęła się gadka taka, to musimy kontynuować, nie? Już nie damy, kurwa, za wygraną. The absolute guides my hand. You've chosen a battle you cannot win. Dwega, this true soul has betrayed us. Let his blood prove your devotion. I tak się napierdalamy. Z tym, że teraz jestem chyba w trochę lepszej pozycji. Musimy stać daleko od lawy, nie? Już długo tak kurwa nie pociągnę. Oho. A propos. Kurwa mać. Nie wiem, nie mam pojęcia co zrobić. Czy chcę sobie ułatwić? Chcę, ale nie mów mi jak. No dobijcie już, no dobijcie. Dzięki. Ja pierdolę, no. To w ogóle pierwsza przegrana walka w tej... W tym przejściu, nie? Podczas żadnej walki nie musiałem wczytywać chyba ja dotąd. Tak, żeby mi wyjebali całe party. A tutaj trzy razy z rzędu po prostu mi wyjebali. Nie wiem, pogadajmy kurwa z innymi ludźmi może jeszcze. Pud? Hello? Get a drugnin, move on! Nope, korsarz. On takie buły wali, kurwa, kosmiczne. Może on coś powie ciekawego. A to jest vendor. Kurwa, miałem nadzieję, że może mu zapłacę za bycie jakąś, wiesz, sprzedajną szmatą, która będzie mi pomagać w walce. Ale nie. Nie ma nic ciekawego. Na północ jest paru takich. Na północ? Gdzie tu gdzieś? Kto jest na północ? Daltar? Nie no, oni mnie biją, nie? Czy... A, to jest ta, co mnie przywitała, tak? Przywitała, w cudzysłowie. Ta dwójka? Ci strażnicy? Mówisz? Myślisz? Seen her run with a barrel under her arm. Just a small one. But enough to blow the drow out. Someone should grab it. Slaves are never gonna manage with pickaxes. Can't go chasing maybes. The sergeant's our ticket in. Oh, would you look at that, Kerr? Someone's having a listen. A shiver runs through you. Your mind is awash with ancient resentments. True soul, no less. What do you think, Kerr? Should we take Nir's debt off him? Dobra, musimy tam do tego podejść. Nie bądź śmieszny, nie znoszę tych kultystów, to zabrzmi wystarczająco... Tak jest? You got that twat soul stench. If I didn't know better, I'd say a mind flayer shat a worm in your brain. Bingo, stary. You should split your head open and poke around in there if you lot don't pay up. Nie wiem, czy mówić, że nie jestem najwierniejszym, czy... że muszę wydostać Nerego, a wy macie trop. Zapytam o to, o trop. Chopie! No właśnie! Fine. Spill what you want, true soul, before I choke on your stench. Wolę wywrócić, jak nie, jedyneczka. To jakiś absurd. The shiver returns. This time it's colder.
sharper. The stench don't lie. You're one of them. Byłem najwierniejszym, kultyści mnie okłamali, teraz szukam zemsty. To brzmi kurwa dobrze, dawaj. Inspiracja i go. Ledwo, 14. Revenge, eh? No. In that case, I got a proposal. Wchodzę w to. Jakie złoto? Sądziłem, że jeszcze nie otrzymaliście zapłaty. Ain't my gold I'm offering. Okej. Thryn's after the absolute glory. That's why she's got those slaves digging for Nir. But we ain't need glory. Just coin. And Nir's got plenty. Okej, czyli są w tym... Thryn free Nir. Then you and my chums grind him up. Whatever the spoils, we'll drop you a fat cut. You in? Oczywiście, że tak. Czyli są tutaj w tym miejscu sprzedajne kurwy. Zawsze ktoś się znajdzie taki w takim miejscu, nie? Który chce tylko hajsu i tak dalej. Jak chcesz trafiać, jest taki czar jak unieruchomienie. Osoba pod tym wpływem tego czaru otrzymuje wszystkie ataki krytyczne. Strasznie mocne przeciwko osobie, co ma mało mądrości. Unieruchomienie. Zobaczy, mam to? W sensie i mam to, że rozmowę. Zobaczę, czy jest ten czar gdzieś. Zobaczymy. Czy może mam jakiegoś z tego. Scrolla jeszcze, nie? Nawet nie będę mówić o tym łupie. Wchodzę w to. Good. But first, we need to take care of something. You've seen that weird orb I floating about? Knife it. And don't get caught. Huh. The cult watches through it. And we can't risk more twats all showing up. You still standing about? Get on it. Mam materiał. Good. Drop it near the rubble when it's time. Flaming arrow or some such will set it off. Now move. You're hogging my air. Dobra. Czyli oni chcą, żebyśmy te oczy rozwalili. O, właśnie te. I tak, żeby nikt nie widział. Znaczy, tylko tam, że oni mogą widzieć, tak? Tylko żeby Danna... Weź spierdalaj. Czy ona sobie stąd pójdzie? Mogłaby iść na dół, co? O. 70%? Jebni. Czemu? Dlaczego tak? Ale teraz nie są wszyscy wkurwieni. Czemu? Oni sami chcieli, bym to oko rozjebał. Czemu się teraz na to wkurwili? Nie ma chuja, tak, ja to wczytuję. Pierdolę to. To tak nie powinno działać. Tylko oni widzieli, że to oko rozjebałem. Tylko i wyłącznie oni. A oni sami tego chcieli. Co, mam przed nimi też to chować? Ja jestem przed czy po rozmowie z nimi? Kurwa mat. Z kim ja tu jeszcze gadałem? Z tym gada... Dobra, olać, on tam nic ciekawego nie powiedział, nie? Ja pierdolę. Nienawidzę kultystów, bo tak samo tę rozmowę poprowadzę, nie? I tutaj to. Git. In that case, I got a propos. But with whatever the spoils, we'll drop you good. You see, knife the cult. You still standing about? Get some hurt now. Move. Dobrze. I teraz zapiszę grę. Oko, kurwa, no przyleciało akurat, nie? Nie wiem. Pójdę w jakieś ustronne miejsce. Oko za mną pójdzie czy co? Chodź, oko, chodź, 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 kurwa. Idzie za mną ciągle, idzie. Follow me. I czy teraz ktoś mnie widzi poza okiem? Nie, zobaczymy. No nikt nie widział poza okiem. Czy samo oko też trzeba kurwa jakoś oszukać? Nie rozumiem. Łucznikiem. Ale to... Nie ma kurwa sensu, naprawdę. Nie rozumiem. Jedyne kto widział, że zajebałem oko, to było samo oko. Ale... Było martwe, tak? To jest zasięg wzroku, widoku oka, nie? Nie wiem, tu gdzieś dalej jeszcze pójdę z tym okiem. Czy ono chodzi za Bogdanem, czy za kim? Za Astarionem. No nie wiem, teraz nim, pierdolne fireballem może? Ale to oko i tak widzi ich teraz. Okej. Ale czemu to tak, no bez sensu całkowicie. No nie, no, głupie w chuj.
Zadziałało, ale głupie, no. Chyba, że ja tu czegoś po prostu nie rozumiem i... gra nie jest idealna, no nie, to znaczy ja jestem świadom tego, nie? Tylko, no tak nie powinno to działać. To dość rażący. Może nie błąd, no błąd, Imo, ale nie wiem, może w tym jest jakiś sens, którego ja po prostu nie kojarzę. Nie widzę, co ona powiedziała? Time you freed near. Okej. A ty coś powiesz jeszcze? The eyes clobbered. Good work. Time to bust near out and shred him. Good. Drop it near the rubble when it's time. Dobra. I co teraz? Mam nadzieję, że pomogą, przyjdą, tak? Dajmy gdzieś tutaj, żeby nie być blisko lawy. Zapisz grę. Dorzucę stąd. Ja tam nie podchodzę. Czy muszę? Chyba muszę. Albo nie, czekaj. Moi ziomki przyszli? Gdzie oni są? Nie pamiętam, jak oni się nazywali, nawet ta baba z kolesiem. To są oni? Czy nie? Nie. To jest... Kur i Tchud, tak? To są oni. Nie, Kur na pewno, ale... Jak ten koleś się nazywał? No dobra, czyli chyba muszę podejść pogadać, tak? Okej. Za blisko podchodzić. Dobra, słyszeliśmy to już 15 razy. Ta bitwa nada się na niezłą opowieść, zatańczmy. Shut your shitholes, both of you! You owe my crew a 10 days worth of coin near. And it's time you shell out. Okej, wstawił się za mną. You shall have your coin. You're damn right I'll have it. Me and that one, we got a deal. We beat your ass and dig the juice out from your carcass. You bargained with this wretch. How vexing. Nir is not without mercy, true soul. The rat has given you a chance to earn my favor. Strike him down. Prove your faith. Nir. Sorry, ale jesteś śmieciem. Weź stronę Britwara i buntowników. Heretics. Karlach nie pochwala? Czemu? Mam teraz 3 kolegów. O Jezu, jak dobrze. Britwar, Ud i Kur. Okej. Okay. W końcu może coś się uda zrobić, nie? Bo nie, że jest mniej przeciwników, to jest więcej ziomeczków. Dobra, teraz co ja chcę zrobić? Teraz gram nim. Tylko jego tura. Oblodzę kogoś. 55, ona jest nie ten. 80. 75, 75. Może tych strzelców, kurwa, co? Może on niech zacznie się zajmować strzelcami. Bo oni są mega wkurzający. I tyle, nie mam kogo leczyć na razie, więc... Zero. Nie przejął go, nie? Są wszyscy zieloni ciągle. Dobra. Ty z kolei, dawaj ten, kurwa, falę. A nie, nie trafię 3 na raz. Miałem nadzieję, że jeszcze on będzie w zasięgu. Pod jakimś kątem? Aha. Ale trafię też swojego. Tak, nie trafię. Wypierdalać, tak powinno się to nazywać. W sensie, powinien taki spellcast robić. Dobra. Ty dziewczyno, może tym się kolesiem zajmij, co? I daj go świętym pierdolnięciem poziomu 2. O, ho, 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 ho. 59 damage'u, okej. Okay. To już trochę kurwa lepiej w takim razie. Podejdź gdzieś tutaj. 59 demerzu. No i go przejęła. Za kurestwo. Oj, ona chyba spadnie, co? Coś tak kurwa czuję. Dobra, Karlach. Kuria.
i lecisz do przodu napierdalać po prostu wszystkich po kolei. Tyk. Next. Podejdźmy do tego. Śmiecia. Nie boli. Może troszkę, ale tylko troszkę. Dobrze, kurwa. Milajk, dobra. Ty dalej obladzaj tam babę. 22. Może ugryź Shadowheart, żeby się obudziła? Tarcza krzyku. Co to robi? Klasa pancerza plus 3. Atakujący przeciwnika mele będą dostawać 2 do 12 damage'u. O Jezu. Ała. To może spróbujemy go zabić jakimś fireballem? 80%. Albo nie. Możemy też go nie zabić. Podleczmy Karlach. Ty masz przypierdolić. Czemu ona nie ma swojej tury? Aha, bo ona była uśpiona, tak? Tam nawet nie podchodź, bo on jest na pierdnięcie. Podejdź do przodu po prostu. I tyle. Nie jesteś w zasięgu, nie? Włącz boską łaskę i skończ turę. Aj. Ja czuję, że ktoś ją zrzuci zaraz, nie? Tą babę. Ona jest w niebezpiecznie bliskim lawy miejscu. A propos. A propos, dobra, ten Nirego się trochę boimy, nie? Bić mele. Więc zróbmy tak. Będę miał atak okazyjny. Mogę też za 30% próbować kuszą, ale... A chuj, jebnie to jebnie. 5 dymerzu dostałem. Dobijesz? Dobijesz, dobra. Worf. No właśnie. Zrzuć ją na dół, co? Popchnij. Popchnij. Kurwa. Ja nadzieję, że ją zrzuci i po prostu ją dobijemy na dole. Dobra. Lodzenie. Dobijesz czy nie? 9. To podejdź jej jeszcze pierdolni tym czymś. Użetem. 45%? Trafił, okej. Okay. A tu z tyłu jest jeszcze w ogóle. Kto tu jest? Kolejni, którzy mi pomagają, są na zielono. Dobra, kończ turę. Ty może strzel w tą babę na górze. I nie traf. To ty strzel w babę na górze? 50%? Okej. Okay. I ją tam na górze spróbuj dobić może? Zajebiście. I tylko to zostało, gówno. Aż ty. Ojej. Musiała spłonąć, nie? A czemu on jest zły na mnie teraz nagle? Co tu się odjebało, przepraszam bardzo. Czy on był jakiś przejęty przez pojebów, czy co? 1 HP, serio? To przez to, że jest taka mała, to ma mniejsze... Mam ja mniejsze szanse na trafienie. Widzisz to? Cockstench had a wriggler in his skull. All the more reason to clear out. Cockstench. Here's your cut. 400 dał, okay. I always keep my word. Clan, grab your gear, wipe your asses. Time I scrammed before more pricks from Moonrise Towers move in. A niewolnicy co z nimi? To powiem. Clan property. They come with us. No way we're letting these bastards take those gnomes. No właśnie. Nie no, albo jedynka, albo dwójka, nie?
Próbujemy po prostu wyperswadować to na razie. Pomógł nam, więc nie będziemy się bić od razu, ale jak będzie trzeba, to będziemy walczyć za wolność niewolników. Wejdzie? Idealnie, o kurwa, ledwo. You got a point. Likely to be all hobbled up, what with the lashings. Gnome pricks! You're off the hook! Scram before I get my senses! Dlaczego wierzę w wschodzącego słońca? Słońca? Księżyca. No wiem, masz takie zagrożenie. Żark. To chyba wiedzieliśmy już, nie? Drow, gnolls, even humans. Ain't no one they won't try to turn. The way I hear tell, some prick there calls the shots. The general, near called him. And there ain't no way I'm sticking around long enough to meet him. No nie, już powiedzieliśmy, żeby nie brał niewolników. Więc po prostu odejdź. Levele mamy do rozdania. To jakieś lutowanie ładne by tu się przydało, co? Bo oni pewnie, Nir, on pewnie coś dobrego ma na bank. A, bo my jego głowy potrzebujemy, odcinaj, pewnie. A pierdalaj. Masz tu jeszcze wskazówki, jak odciąć głowę dobrze. Na 20? Nie, zwykłe 20. Z bonusami. The head breaks off cleanly from the drow's body. Okej, okay, dobrze, że ją wybrałem. Znaczy, chciałem lutować po prostu. Ale przy okazji Karlach ma też więcej siły, nie? Głowa węża. Dobra, co? Może zniknąć już? No zniknij mi to. Zniknij mi to, ja chcę lutować. Dobrze, to on ma. Miecz krzyku, jakieś szmaty. Pomarańcz... kolejny shadow step. Bierzemy. Sztylet plus jeden. Pajęcza lira. Chyba sobie spasujemy ją. Zniszczona księżycowa latarnia. My potrzebujemy działającej. A lantern, it seems. Though no light flickers within. Is this the moon lantern? A thick layer of dust coats the bottom of the lantern. Broken. So much for protection from the shadow curse. Zbadaj kurz, tylko ona najlepiej jakby to zrobił jednak coś inne, ale dobra, jak już złapała w łapy, no to niech myśli. Sun 096. Siema ludzie, siema Paweł, siema Bogdan. Szaci pył. Siemanko, siemanko, Sambro. To zbadaj jeszcze raz dokładnie latarnię. Polecam tę latarnię wyjebać, useless fest, chyba że o czymś nie wiem. Niech jeszcze zbada. You see no burner or wick. It was not fuel that lit this lamp. No tak. Magic. Potrzebujemy skrzata. To tyle. I jeszcze jedna kijanka, dobrze. Beldron! No, no, I'm all right. A dobra. Did the sergeant hurt you? Chciałem lutować dalej. We're together now, thank Ironhand. We ought to thank someone a little closer by, I think. Gaedel Ironhand you may not be, but you damn well fight like him. A oprócz tego, że trzy razy się wyjebaliśmy na tej walce, to jest całkiem nieźle. You're one of them, aren't you? Teoretycznie... Ale... teraz gadam jako Karlach, nie? Podziękuj Tuli, to ona wysłała mnie waszym tropem. To jest ta dziewczyna, nie? Co jej pomogliśmy ozdrowieć. Glittering gods! I should have known that one was too damn stubborn. Co buty ukradła? Here. The Iron Hand gnomes honor their debts. Znowu Wulbren. With Wulbren gone, that falls to me. Kim jest Wulbren? No właśnie, kim jest Wulbren? The leader of our expedition. He was sent off to Rise Towers. We were just slave hands to the cult, but not Wulbren. He knows things. Things they want to know too. Czyli Wulbren to nie był ten, który był wisiał sobie na wiatraku, tak? Co go niechcący wyjebałem w kosmos. Perswazja od niej? Spróbujemy. Dyszkę trzeba rzucić, no próbuj. Okej. You'll call me mad, but fine.
Walbrun's found the formula for rune powder. Aye, the explosive of Gaerdal Ironhand's own creation. Fistfuls, wiping out armies. All those old stories. Only Walbrun couldn't leave the stories be, so he went and bloody found it. A small supply, tucked away down here with a manuscript. He just made sense of the formula when the cult jumped us, so... Burn the damn thing. If tylko on go zna, tak? Okej. Okay. It's sitting in his head. Those absolutists pull it out and make rune powder, they could flatten the whole of the Sword Coast. Trzeba będzie go więc wtedy ten najpierw uwolnić, tak, tak powiem. You really would, wouldn't you? Tak. But not us. Aha. My people can barely stand, and we have business back in the city. Szukamy go w drugim akcie. Pewnie, że tak. Ja chyba na to nie trafiłem, jak grałem pierwszy raz. Tak po prostu porzucacie swojego przywódcę? Bezlitosne podejście, tak, to prawda. To fajny dowódca. Seek us out. We'll raise a glass to Walbrun together. Ciekawe. Właśnie kuźnia. Kuźwa. To jest Nir? Czemu on leży tutaj teraz? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, lutujemy dalej. Śmieci, sierżant, jakiegoś ringa ładnego, oszczepy do rzucania. Ringi weźmiemy, perłę. Obuchy mnie średnio interesują. Welso płacze. Co się stało, Welso? O, ta co zrzuciła, ta? Zrzucił go, ją. No, bidulek, no. Bywa, nie? Bywa. Jak już patrzyłem. Czy ja mogę już kraść? Nie mogę. Okej, okay, zrozumiano. Zrozumiano. Czy uda mi się jakoś wyciągnąć tego trupa stąd? Przejdź, Karlach, tutaj. I spróbuj go jakoś zlutować. O! Jest strzała, dobra, czyli śmietnik trochę. Dobra. Wydaje mi się, że to jest czas na jakiś long restik. To już sobie nie polutuje. Możemy mieć, że korsarza. On był wendorem, tak? I ma też parę fajnych rzeczy. Wejdź tam, gdzie Nero był. Tam zaraz wejdziemy. Zaraz tam wejdziemy. Tylko najpierw niech odpoczną wszyscy. Wbijemy levele, bo mam zero short restów. Obici wszyscy jak chuj jesteśmy. Więc no, odpoczynek jakiś by się przydał. Ktoś chce gadać? Jeszcze nie, może w nocy, może w nocy. Dalej nie. No to do spania. Żadnego snu, ani nic. Dobra, czas wbić levele jakieś. W końcu, 6 level, Jezus Maria. Po 30 godzinach gry. Co tu przyszło nowego? Panterę mogę się zamienić. I w sowodźwiedzia. Oraz grzybicza w plaga. Owrzyw zwłoki, które będą powstają jako pokryty pleśnią zombie. Zwierzę lub zwłoki humanoida, okej. Okay. Czary. Co mi się całkowicie nie przydaje? Światło dnia, nie wiem czemu ja to w ogóle mam. Wyjebmy to całkowicie. I weźmy coś innego. Coś z drugiego poziomu może? Przejście bez śladu, co to robi? A, wszystkim daje ten. Łatwiejsze przejście. Płomienna kula. A, to nie chcę. Unieruchomienie osoby, o tym mówiliście, tak? O, tak, unieruchomienie. Humanoidalnej osoby. I wszystkie ataki z odległości poniżej 3 metrów to kryty. Spróbujemy tego. Zobaczymy. Git. Z tą plagą możesz teraz ożywić sobie tego robala, co wczoraj z ziemi na ciebie wyskoczył i będzie chodził sobą jako pet. On tam będzie ciągle jego trup? Pewnie będzie. Jak strzelam. Dostałem aura ochrony. Aha, fajne. Ty i twoi sojusznicy w pobliżu otrzymujecie premię plus zero. Czy to jest zbugowane, czy to naprawdę jest plus zero? Nie. Dobra, co mi się w ogóle nie przydaje? Tak całkowicie, rozkaz się nie przydaje, jest do wyjebania. Chcę coś, co nie wymaga koncentracji najlepiej. Ochrona przed trucizną, mniejsze przywrócenie. To zabiera i akcję, i dodatkową. Heroizm. O, nie ma fajnych speli, kurde, to jest problem duży.
No chuj, weź ten rozkaz z powrotem jednak. Nie ma fajnego wyboru wcale. Tych speli. Arlach. Tu się pewnie niewiele zmieni, nie? Więcej hajsu, a czy HP. Możesz wpaść w szał więcej razy na każdy długi odpoczynek. Fajnie i... Bezmyślny szał. Twój szał pochłania cię całkowicie. Żadna zewnętrzna siła nie jest w stanie go opanować. Gdy jesteś w furii, twoja postać nie może zostać zauroczona, ani wpaść w przerażenie. Okej. Okay. Fajnie. I jeszcze nasz naczelny bard. Nowy czar będzie miał, dobra. Przeciw urok. Ty i twoi sojusznicy w promieniu 9 metrów macie ułatwienie w rzutach obronnych przeciwko zauroczeniu lub przerażeniu. Pewnie tego nigdy nie użyję. Nowy czar. Podklasa. Po wykonaniu ataku może wyprowadzić kolejny. Ciekawe. Dobra, spele. Coś z poziomu trzeciego najlepiej, nie? Tak szczelam. Ale może nie. Zobaczmy, to jest jeszcze pozór śmierci. Ja patrzyłem już na to, nie? Ale... Rozgrzanie metalu to jest dobre, nie? Właśnie, bo to zmusza właściciela do opuszczenia przedmiotu. Jeśli jest jakiś przeciwnik, który rzeczywiście ma jakiś wielki, kurwa, topór czy coś, to będzie miał problem, żeby go używać. Trzask może? Cisza. Weźmy ten trzask, gdzie on jest? Git. I tyle. Wypoczęci, do wyjścia. Zapisz. Teraz tak, tam gdzie oni wyszli, tak? No pójdziemy. Śmierdzi tu, kurwa. Pusty. Zamknięte drzwi i śmierdzi. Czy tu widać skąd to się wydobywa? Nie wiem. Astarion, idź otworzyć. Zatrują się wszyscy po drodze, ale trudno, nie? Jak poza zasięgiem? Otwórz wytrychem, typie. Od niebie to się dzieje. Dobra, i wchodźcie wszyscy. Albo nie, albo tylko, albo dobra, wszyscy. Albo Astarion i Bogdan, też może być. No ja to miejsce już kojarzę. I ci, co grali, też to je kojarzą, nie? A nie mogę w ten sposób popatrzeć dalej. Ale stąd się tam nie dostanę, nie? Tylko widzę to miejsce. Chyba, że piórko spadania i lecimy. nie doskoczy, nie? Ni chuja. Nie ma opcji. Czy coś jeszcze jest tu do obczajenia? Ja nie wiem. Ja stąd po prostu pójdę. Wszyscy przejdą? Kto tam został? Astarion, kurwa, no. Popie. Ja wiem, że śmierdzi. Dobrze. Czyli co? Tu jest jeszcze jeden trupek. Teoretycznie dość dużo to zrobiliśmy. Ale jeszcze nie wszystko, nie? Jak tam się dostać, gdzie chce się dostać? Kurwa, to nie pamiętam. Bo tu jest jeszcze dużo do biegania, nie? Dużo do biegania, skakania. Chyba tędy? Gdzieś dojdę? Są mury? Wender sobie poszedł, zapiszemy grę. Nikt nie widzi, że ja tutaj sobie popatrzę, nie? Co ma w kufrze? Narzędzia i zestaw do pułapek. Pięknie. No to poszperamy jeszcze w takim razie. Skrzynka zamknięta. Dyszki, wskazówki, pyk. Łatwo. I co my tu mamy? Lekka kusza 4.11. No niech będzie. Wydnawcy szar. Co się stanie, jak... Gdzie jestem, kurwa, łuk? Kuszę. Jak ją dam jej i pogadam z nią Bogdanem? Ojej. So, that's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Myślałem bardziej o twojej bogini. Did you want something? Ale to też miłe. Very serious of you. To już kiedyś mówiła. I dwójeczkę znowu, przyznaj się, nigdy nie miałaś z nikim takiej relacji, co? Czy w końcu coś powie, skoro tak zaczęła rozmowę? Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. No to sama już mówiła, no. Czyli nie. Rozumiem. Czy ty naprawdę szedłeś na górę, żeby otworzyć tą skrzynię? Dobra, olać. Pójdźmy tutaj w boczek. Zejście na dół w ogóle. O lenistwie, obżarstwie i niemoralności. To o mnie cała książka. Wytrwaj, tak. Czekaj, plecak jeszcze. Don't mind if I do. Jest ciężka skrzynia. Nie wiem, zapiszę grę, bo coś czuję, że się wypierdolę tutaj w przepaść. I jest zamknięta. Astarion doskoczy. A więc... Astarion, otwórz mi ją, proszę ja ciebie. A, jest... okej. Okay. Ty. Rozbroić najpierw. 15 trzeba rzucić, o kurwa.
Okej. I teraz otworzyć wytrychę. No jak jest skrzynia, która ma i łapkę i trzeba ją otworzyć wytrychem, to ja mam w głowie takie coś, że kurwa, tam musi być coś dobrego, nie? Okej, ledwo. Prawdziwy, roziskrzony, iskrowy mur. Aura błyskawic. To jest tarcza, tak? Tu mam jaką tarczę? Pętające uderzenie użeta. A zobaczmy w takim razie, jak to wygląda i co to robi. Co to jest za aura? A, to jest na ładunki błyskawicy. Ja i tak tego nie poużywam za mocno. Ale jest chyba ładniejsza niż ta tutaj. Ta jest taka bardziej dzika. A ta bardziej pasuje do niego, nie? Nie wiem, może kiedyś jak będę grać po raz kolejny, to sobie będę zbierać te itemy na ładunki błyskawicy, ale dotąd je wszystkie sprzedawałem, nie? Więc nie zrobię takiego buildu żadnego na żadną postać. Dobra. Są szkielety, które mają zniszczone zbroje mrocznego sędziego. Ciężkie w chuj. Niech to podniesie ona. Zobaczymy, co się stanie. Nic. A jak ona w tym wygląda? Kozacko. No moja jest lepsza niestety, nie? Ale szkoda. Szkoda. Czekaj, to w każdym z nich będzie taka zbroja? Ta jest zielona. Wciąż jest gorsza, ale zobaczymy, jaki ma specjal. Książka. O, właśnie. No właśnie. You know these uniforms. These people were dark justiciars. An honorary order within the priesthood of Shah. O, to chyba powiemy. Mam nadzieję, że cokolwiek uśmierciło wciąż gdzieś tu jest. Nie pozwolę, by szargano imię Shar. Be careful what you wish for, soldier. To by było w jej stylu. Ona by tak powiedziała. Polegli mroczni sędziowie. Dobra, zobaczmy tą zieloną. Odpowiedź pieśniarki nocy, gdy postać nosząca jest ukryta w cieniu. No nie będziemy za często w cieniu ukryci, więc... Niestety. Ale armory są dużo warte. Chociaż nie, 50 to nie jest wcale szał. Żaden. Tu będę kraść? Już tu kurwa nikogo nie ma. Ale zakładam też, że itemy też tu nie będą za piękne. Patrząc na jakieś usze białe i takie śmieci, szabla. O, 14 złota. No nie, śmietnik, śmietnik. Idźmy dalej. Rumowisko. Solidne, czyli to? Trzeba to bić obuchem jakimś, tak? Karlach, na takie specjalne momenty właśnie masz specjalnie ten młot. Expa 80 za to? Okej. Okay. Zapiszę grę, bo to jest podejrzane. Kolejne szkielety, tym razem już bez zbrój. Maska diabelskiego oszustwa. Wybrańczyni Shar. Niemal dziecięcą błogość maski zaburzają wyblakłe plamy krwi. Widzisz niewinny uśmiech i wielkie, ciekawskie oczy wypatrujące sobie podobnych. Mogę to założyć? Chyba mogę. Pięknie. Masz tą koronę z powrotem. A jak ona to założy? Myślałem, że jej odjebie może, ale nie. Nie odpierdala jej niestety. Kolejne trupy. Puste tym razem znowu. A poczekaj, w tych wazach? A nie. W nich były te... kadzidła wcześniej, nie? O właśnie. A one są sporo warte. I znowu srebrna zastawa, dobrze. Po co mi ten hajs? Fuck! No ja nie przeskoczę, ale któraś z dziewczyn pewnie by przeskoczyła, co? Podejść tutaj. Nie, za daleko. Mamy opcję dać skok komuś, nie? I to bez żadnego tego, bez żadnego problemu. Czy ja chcę tam skakać? Jesteśmy tu i przeskoczymy na tę drogę. Czekaj. O, zaczęliśmy stąd i poszliśmy tu. A tak, to po tej stronie nie byliśmy jeszcze. I nigdzie indziej iść nie mogę? Tu jest jakaś drabinka w dół. I tędy bym mógł przeskoczyć na to. Może ja dam im wszystkim skok. Rozczepcie się. Ty lecisz pierwsza. Dalej nie doleci, nie skoczy. Kurwa, serio? Wiesz, masz zasięg, patrz, jak tak oceluje.
Chociaż nie, tutaj nie ma. No to lipa. Myślałem, że doskoczy, ty. A poczekaj, bo ja jestem na Bogdanie ciągle. Dobra, doskoczy. Nie zmieniłem postaci. Ta kładka się przesuwa dźwignią. Zobaczymy. Astarion, zmień postać. O, kok. Nawet Astarion przeskoczy, kurwa. Oh. Rozbrój to wszystko, chłopie. Bo ja nie ufam, że ktoś w to nie wejdzie zaraz. Dobra, bez inspiracji po prostu spróbujemy jeszcze raz. A, jak spróbuję jeszcze raz, to wybuchnie. Dobrze wiedzieć. Przesuńcie się, żeby reszta miała gdzie skakać. Karlach, twoja tura. Idzie raz samemu sobie. Brrr. Nie wiem, czy robić short resta, jakim 10 HP brakuje? Nie, jeszcze nie.